Chciałbym serdecznie Was przywitać w tej naszego dzielnego zespołu, który przeprowadzi kurs podstaw pierwszej pomocy HSR. Ja mam na imię Krzysiek, jestem instruktorem HSR z klasą C i będę miał przyjemność i szefem szkolenia tego kursu. Czy chcemy, żeby, nie wiem, to była taka nasza apteczka na co dzień, nosimy ze sobą na przykład. Czyli miejsce, czas, co jeszcze? Jakieś pomysły? A na przykład... Warunki. Warunki, tak, czyli co to może być? Na przykład pora roku, tak? Jak to, czy to zima, czy lato? Ile nas będzie? No na to należy też zwracać uwagę, czy na przykład osoby, które z nami idą, nie są na coś chore. Trójkąt jest ustawiony, który oznacza miejsce wypadku. Dopiero teraz podchodzimy do samochodu osoby poszkodowanej. Co tam robimy? Macie jakieś pomysły? Sprawdzamy, czy żyje. Czy jest przytomny. Nie, najpierw. Sprawdzamy, czy jest bezpiecznie. Jeszcze wcześniej. Znaczy inaczej, co możemy zrobić, żeby było bardziej bezpiecznie? W pierwszej kolejności wyłączamy silnik takiego samochodu przez przekręczenie stacyjki, kluczyka w stacyjce. Bardzo dobrze, zaciągamy hamulec ręczny i jeszcze jedna rzecz. Włączamy światła, panie. Wtedy w ten sposób zabezpieczamy miejsce za pomocą rzeczy, które znajdują się w samochodzie osoby poszkodowane. Czyli wyłączamy. Wyciągamy kluczyk do stacji i tak trochę temat, bo tam mało jej końców i wąsę zmienić wypadku komunikacyjny. Natomiast chodzi o to, żebyście pamiętali schemat. Widzimy wypadek, obserwujemy, co się stało, zabezpieczamy miejsce, zastanawiamy się, czy sami jesteśmy bezpieczni, zabezpieczamy miejsce i następnie podchodzimy i udzielamy pierwszej pomocy. W tym czasie nie jak mówimy o wypadku samochodowym, to zadam Wam takie trudne pytanie. Może. Powiedzcie, czy na przykład, jeżeli jest w takim samochodzie rozbitym jakaś osoba, to należy ją z tego samochodu wyciągnąć, czy nie? Nie, zależy. Nie, nie, to się zależy, trzeba sprawdzić. Nie możemy jej wyciągać. Nie. Odpowiedź jest dobra, to zależy. Zależy na przykład, jak jest samochód zagrożony, jest zagrożony na przykład wybuchem, to wtedy ją można? Chyba. Mniej więcej. W skrócie wygląda to w ten sposób. Generalnie osoby poszkodowanej z samochodu nie wyciągamy, nie ewakuujemy, chyba że jest jakiś powód, dla którego mamy to zrobić. Jakie to mogą być powody? Chyba że jest przytomny. Kiedy miejsce jest niebezpieczne, na przykład samochód się pali, albo zaczyna się palić, albo stoi właśnie w jakimś takim niebezpiecznym miejscu typu skarpa czy coś, no i miejsce jest niebezpieczne. Czyli kończę.
Także to jest pierwsza sytuacja, w której należy takiego poszkodowanego ewakuować. Kiedy jeszcze? W zależności, czy na przykład ma podejrzenie jakichś większych urazów, to mamy go wyciągać? Nie. Nawet jak ma duże... Samo to, że ktoś ma duży uraz, nie, to zależy, co jest dużym urazem na przykład. Dużym urazem może być uraz płuc. To nie jest powód, żeby wyciągać go z samochodu. Kiedy jeszcze? Ewakuujemy. Na razie mówiliśmy o sytuacji, kiedy samochód poszkodowany jest w niebezpieczeństwie. Kiedy jeszcze? Drugą taką sytuacją, która powoduje, że powinniśmy ewakuować, jest stan bezpośredniego zagrożenia życia osoby poszkodowanej. O tym, jakie to są stany, będzie za chwilę na kolejnym pokładzie. W skrócie powiem Wam, że między innymi chodzi o taką sytuację, gdzie poszkodowany nie ma czynności życiowych. Jeżeli nie ma czynności życiowych, musimy przywrócić, wykonując resuscytację. Natomiast nie jesteśmy w stanie zrobić tego w samochodzie. W związku z czym w takiej sytuacji musimy poszkodowanego ewakuować z pojazdu. A jak w takiej sytuacji na przykład podejrzewanym raz kręgosłupa? To zdecydowanie nie. Ponieważ to, że poszkodowany zostanie w samochodzie, nie spowoduje pogłębienia tego urazu, natomiast ewakuacja może spowodować, że ten kręgosłup nam się... No ale na przykład jeżeli ma wybuchnąć i na przykład widzimy, że może bardziej niebezpiecznego, jakiś niebezpieczny uraz, a zaraz na przykład spadnie, to co mamy robić? Zostawić go tam, czy żeby spadł, czy na przykład, nie wiem, żeby został sparaliżowany nawet, ale żeby przeżył. No właśnie, to jest pewien taki dylemat, który w różnych sytuacjach może się objawiać, co jest ważniejsze. Na nasze potrzeby przyjmujemy, że najważniejsze jest, co jest najważniejsze? Życie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika. To powinniście sobie zapamiętać i obserwować w każdej sytuacji. Po bezpieczeństwie ratownika jest ważne to, aby osoba poszkodowana przeżyła. Czyli jeżeli mamy do wyboru wyciągnięcie go z samochodu z uszkodzonym kręgosłupem, gdzie będzie sparaliżowany, a pozostawienie go, żeby spadł w przepaść i się zabił, to co wybieramy? Wyciągnięcie. Dbamy o to, żeby w pierwszej kolejności, żeby poszkodowany przeżył. Następnie dbamy o to, żeby nie pogarszać jego stanu. Czyli jeżeli jest podejrzenie o uszkodzenie kręgosłupa, wtedy nie poruszamy takim poszkodowanym po to, żeby nie pogłębić tego stanu. Ale ważniejsze jest dla nas, pamiętamy, zachowanie życia poszkodowany, żeby poszkodowany przeżył. Jeszcze taka kwestia, ponieważ mówiłaś, że jak podejrzewamy na ciężki uraz, na przykład kręgosłupa, jest taka zasada, że każdy wypadek komunikacyjny, jeżeli, no nie wiem, uderza w samochody czy coś, my zakładamy w takiej sytuacji, że mógł wystąpić uraz kręgosłupa. Każdego poszkodowanego w takiej sytuacji traktujemy jak poszkodowanego z urazem kręgosłupa. Czyli między innymi nie wyciągamy, jeżeli nie ma. A jest taką sobą kontakt? I ona mniej więcej czuje, co jest, to... Nie ma to wpływu. Aha. Jak jest kontakt, to nie ewakuujemy, ponieważ to oznacza, że ma czynności życiowe. Dobra, czyli jeszcze raz podsumowując. W jakich sytuacjach należy poszkodowanego wyciągnąć z samochodu? Kiedy jest zagrożenie jego życia. Tak jest. Kiedy jest zagrożenie jego życia, na przykład nie ma czynności życiowych. I kiedy jeszcze? Kiedy jest bezpieczny dla niego. Kiedy miejsce jest dla niego niebezpieczne. Dwa słowa jeszcze, jak ewakuować. Jedna osoba na ochotnika. O, jest, słuchaj. Brawo. Załóżmy hipotetycznie, że to jest siedzenie. Wyciągnięcie takiego człowieka w momencie, gdybyśmy go.
jako że założyliśmy, że każda osoba, która bierze udział w wypadku komunikacyjnym, może mieć uraz kręgosłupa, powinniśmy starać się zabezpieczyć kręgosłup. Czy można zabezpieczyć kręgosłup? Tak jest, są specjalne kołnierze. W samochodzie często. Znaczy, no to zależy od ciebie. Ja na przykład mam w swoim samochodzie. Także to zależy od kierowcy. Ale kołnierze warto mieć. Czasami nie mamy i wtedy musimy sobie stworzyć jakiś taki kołnierz prowizoryczny. Jak go zrobić, jak go zakładać? No taki kołnierz może na przykład służyć po. Taki polar zwijamy i mamy coś, co zastąpi nam w sposób prowizoryczny kołnierz. Teraz jak podejść takiego poszkodowanego, jak założyć mu kołnierz, jak wyłapać. Przygotowujemy sobie ten kołnierz w jakimś miejscu pod ręką. Poszkodowany zazwyczaj jak leży, to ma głowę pochyloną do przodu, bo mało kiedy się czuje. Zakładamy oczywiście, że jest nieprzytomny. Przytomnych byśmy raczej nie złapali, też możemy zakładać unikąd. Podchodzimy po oczywiście wykonaniu wszystkich tych czynności wcześniejszych, czyli wyłączeniu stacyjki, zaciągnięciu samochodu zaręcznego i włączenie świateł awaryjnych. Sprawdziliśmy poszkodowanego, jak o tym też na następnym wykładzie. Chcemy mu założyć kołnierz. Jak to robimy? Chwytamy głowę z tyłu, z boku i pod brodą. I wyciągamy takim ruchem nie tak, tylko tak do góry i do przodu, żeby kręgosłup, jeżeli jest złamany, nie został obrócony, tylko został, ja teraz oczywiście przesadę z ruchem, wyciągnięty do przodu. Dlaczego? Jeżeli mamy kręgosłup i go rozciągniemy w tej linii, to jest mniejsza szansa, że coś spowodujemy niekorzystnego, niż jeżeli będziemy ruszać nie. Tak więc, się. Na tak zwanym wyciągu podnosimy głowę, przytrzymujemy sobie policzkiem i podkładamy nasz prowizoryczny kołnierz pod brod. Następnie ten kołnierz jest prowizoryczny, dlatego nie mamy teraz dostępu do twarzy. Natomiast jeżeli to są takie profesjonalne kołnierze, to one są lepiej przystosowane. Jak teraz taką osobę wyewakuować? Pytamy ją pod pachy, za ręce. Taką osobę następnie przekładamy sobie z siedzenia na swoje kolana. Ja nie trzymam ją teraz za ręce, tylko on mi siedzi na kolanach, a rękami sobie tylko potrzymuję. I odcham się do tyłu, mogę go w ten sposób wyewakuować. Ciekawe, gdzie to oczywiście ładnie wygląda, nie zawsze w praktyce da się to zrobić w ten sposób łatwy. Małe nogi? Ale tak jest. Teraz słuchajcie, czy macie jakieś pytania odnośnie organizacji miejsca wypadku, w szczególności wypadku samochodowego? W jakiej odległości ustawiamy trójkąt od miejsca wypadku? Ta odległość nie jest ściśle ustalona, ona zależy od tego, gdzie zdarzył się wypadek. Idea jest taka, trójkąt musi być ustawiony w odległości takiej, żeby pojazd nadjeżdżający zdążył zahamować. Czyli w mieście, gdzieś gdzie samochody jadą wolniej, to może być mniejsza odległość, kilkanaście metrów. Natomiast w trasie na autostradzie, gdzie samochody jadą szybko, ta odległość powinna być odpowiednio większa. Natomiast nie ma jakiejś konkretnej jednej. Czyli jeżeli na przykład nie jest w niebezpieczeństwie samochód ani z tych rzeczy i człowiek ma puls, ale widać, że to po prostu możemy wejść i mu pomóc? Czy... Tak jest. Mhm. Okay. Czy jeszcze jakieś pytania? To w takim razie ubierzcie się, wyjdziemy przed budynek i... Zrobimy taki mały samochód i wyłączają silnik. Kluczyki najlepiej rzucić przed kierownicę. Zaciągają się moje kręce, włączają światła awaryjne. Jedna osoba zajmuje się ustawieniem trójkąta. Oczywiście na chodniku nie ma to sensu, ale zakładamy, że jest to u nas. W tej chwili ratownicy podchodzą do
i przytomnych osób poszkodowanych. Kasia pomaga założyć kołnierz asekurując z tyłu. Ratownicy sprawdzają czynności życiowe, jak to zrobić. Za chwilę na wykładzie. Przepraszam, Agnieszka, możesz na chwilę podejść, będziesz mi potrzebna. Trzymaj głowę, tak żeby się nie ruszało, dobra? Ja wiesz co, Kasia, musimy go wyciągnąć, ma płytki, szybki oddech i jest pełnisty podmiot. Pierwszym razem podjął decyzję o ewakuacji. Zaraz pytamy dlaczego. Okej, uważaj. Jeden poszkodowany jest ewakuowany z samochodu, drugi na drugiemu. Dobra, idziemy. Na miejscu. Dobra, kładziemy. Cześć. Kamila, potrzebujesz czegoś z apteczki? Nie. Okej. Okay. Jak się tam oddycha? Dobrze? Dobrze, tak. Szkoda było. Dobra, Kamila, wezwij pogotowie. Mamy jedną osobę. Dobry, jesteśmy w Mielcu na ulicy Afryka, niewiele pod Chłopcem. Zdarzył się tutaj wypadek samochodowy i mamy dwie osoby poszkodowane. Jedna... Krzysztof? Tak? Krzysztof? Ale zimno. Jeszcze raz? Co? Dobra. Jedna osoba jest poproszona na pierwszą pomoc. Druga osoba... Prawdopodobnie ma tylko uraz ręki, oddycha. Ta pierwsza osoba została ewakuowana z samochodu. Pomoc jest udzielana. Nazywam się Kamil. Mój numer to 503. Bardzo prosimy o przyjazd karetki. Temat wykładu następnego to jest wezwanie pomocy. Mam nadzieję, że w większości nie pomoże się ten wykład prowadzić. Pierwsze pytanie, jaki numer dzwonimy, jeśli wzywamy pomoc? 112, z komórki 999 z domowego. 998? Co? Albo 08. Chodzi ci o stacjonarny, tak? Nie, z komórki... Ja poszedłem. 999 to jest na pogotowie, a 112 to wszystkie trzy służby zawodowe. Tak jest. Brawo. Teraz troszeczkę... Znaczy inaczej. Tak powinno być. Troszeczkę, tak już jest w większości miast, to jest nie wszędzie. W niektórych są już powołane takie centra właśnie zawiadamiania, gdzie 112 łączy nas z dyspozytorem, który ma obok siebie strażaka, ma obok siebie policjanta i pogotowie. I dysponuje tymi służbami i wzywa to, co potrzeba. Natomiast nie wszędzie to działa. Na przykład w Krakowie dalej tym numerem łączymy się z policją. Przekierowuje nas na policję, tam jest sam policjant, to później dzwoni, trwa to dłużej niestety. W związku z czym w Krakowie, dopóki to nie zacznie działać, lepiej jest dzwonić na 999. Niestety nie jestem przygotowany z materiału, jak jest to u was. Nie wiem, czy wiecie. Jest od razu z połowego miana to i to. Skąd wiesz? Sprawdzałaś? Na straży. Ale jak już lepiej działa, to bardziej się opłaca dzwonić na 112. My już mamy wszystkie trzy telefony w jednym. Natomiast przypomnijmy sobie numery. Takie podstawowe numery, jakie są ważne. Bo ponieważ musicie być świadkiem, że to działa, to rzeczywiście jest tam centrum. Spoko, dzwonisz na 112, oni powiadamiają wszystko, co trzeba i jest ok. Dobrze. Teraz jak już zadzwonimy, to dzwonimy się do tego pogotowia. Co my musimy... Ale dokładnie, jak no to ulica. Jeśli chodzi o ten punkcik, to jest, tu podajemy informacje, w jakim są ludzie stanie. Najważniejsze to jest to, czy oddychają,
czy nie oddychają, czy są przytomni, czy nie są przytomni. To takie podstawowe stany zagrożenia życia. Bo mniej ważną informacją jest to, że ma złamaną nogę. Generalnie najważniejsze jest życie. Ratujemy życie, a w drugiej kolejności zdrowie. Odłożył dyspozytor, słyszycie, że odłożył i odkładacie. To jest takie zabezpieczenie, żeby się nie rozłączyć zbyt wcześnie. Bo może on chciał zapytać. Podajecie cały schemat, kończycie, tam Krzysztof Godlewski.